końcu XVIII wieku na skutek niesprzyjających okoliczności, w jakich znalazło się państwo polskie, otoczone przez mocarstwa, które szafowały tą drogę imperialną. No, państwa mogły dalej rozwijać swą imperialną państwowość, no, doprowadziły do rozwoju Rzeczypospolitej. Ten rozwój Rzeczypospolitej został ukazany również i na tej mapie. Z zachodu część ziem polskich została zagrabiona przez państwo Prusy, które następnie dało początek cesarstwu niemieckiemu. Na południu i zachodzie część ziem polskich została zagrabiona przez cesarstwo austriackie, które następnie stało się cesarstwem austro-węgierskim. I na wschodzie zdecydowanie największa część uległa rozwiejowi ze strony rodzącego się mocarstwa na wschodzie, jakim była Rosja. No i ona także zbliżyła się bardzo silnie do Europy Środkowej i ta Europa Środkowa była jednocześnie taką podłożą dla jej wpływu na zachodzie tejże Europy. Mimo, szanowni zebrani, że tego państwa zabrakło w końcu XVIII wieku. Jednak to, o czym wspomniałem na początku, ta świadomość, ta szanowana tożsamość, ten patriotyzm rozwijany wśród polskiej szlachty, no, kształtował ten byt narodowy w całym XIX wieku. No, jego implikacją były powstania narodowe, począwszy od powstania kościuszkowskiego, które miało zamiar, czy miało być próbą ratowania jeszcze tego, co z tej Rzeczypospolitej pozostało w końcu XVIII wieku, a następnie w wieku XIX trochę zapomniane powstanie Wielkopolskie, ale to z początku XV wieku, z kolei na Polonii, jeszcze z roku 1806, to powstanie, które wybuchło za inicjatywą Ryszarda Francji, już niosło sukces, a następnie te powstania Ryszarda Francji liczyły się klęskami i były złamane we krwi narodu polskiego. Była tutaj powstanie listopadowe, następnie powstanie krakowskie, powstanie styczniowe. Dopiero na początku XX wieku, na ten skutek już do bardzo zmieniających okoliczności międzynarodowych, powstanie kolejne wielkopolskie, to przyniosło sukces, ale mogło przynieść sukces dlatego, że wówczas państwa rozwierowe, jak były już wówczas Niemcy, natomiast wspomniałem o tym, że Prusy mają bardzo mocny impuls do powstania tego państwa niemieckiego oraz następnie Austro-Węgry wyniosły klęskę w I wojnie światowej, a na obszarze Rosji zaczęły się odzywać dramatyczne wydarzenia z powstaniem z rewolucją bolszewicką, następnie także i z wojną domową, jak to państwo trawiło. Te okoliczności przyniosły właśnie sprzyjający taki element odnoszący się do reaktywowania tego państwa polskiego. Warto też uwagę, szanowni państwo, zwrócić na to, że w XIX wieku tego tworu państwowego nie było. Były ziemie polskie. No i z tego państwa przedrozwierowego, z tych ziem polskich na emigrację udały się ponad 3 miliony ludności. Trzeba i warto wspomnieć o tym, że nie tylko Polacy trafiali w głąb Rosji, w Filipkach, na Syberię, wyłożeni z Polski na końcówkę, ale z ruchu przypadkowościowym patriotycznym, ale także i Polacy emigrowali na wschód, jako dobrowolni pracownicy zarobkowi, szukający pracy, osoby proszą nawet pewien sukces akademicki, pewien sukces inżynieryjny, wybierały kierunek emigracji, ale tam osiągnąć zadowalający być materialny oraz zawodowy. Takim przykładem chociażby było przedwiośnie Stefana Żeromskiego oraz Cezary Waryka, który się w takich warunkach zakaukaskich, w Rzymie Polskiej urodził. Ojciec trafił do pracy w przemyśle naftowym. W tym mniej więcej czasie, o czym
na różnych, nie tylko na ziemiach polskich, które są tam przedstawione, jak widzę, na tych problemach, ale także i została działalność Polaków właśnie poza ziemiami polskimi, poza granicami tego historycznego państwa polskiego. Taką postacią również był Jan Paderewski, tam był różniony, który poprzez fortepian, poprzez muzykę, poprzez swoje zainteresowania potrafił także mówić o potrzebie odbudowy państwa polskiego. W związku z tym, że był świetnym kompozytorem, świetnym pianistą, to także był zapraszany do Białego Domu, czyli do takiego miejsca, gdzie prezydent sam się począł. Przy okazji tych koncertów mógł opowiadać o tym, że pochodzi z takiego narodu, które nie ma własnego państwa, tylko państwo uległo zagładzie w końcu 18 roku. Na Stanach Zjednoczonych również działał Henry Francowski, to może też taka zapomniana postać, natomiast postać, która odbyła oprócz gronie badaczy na Antarktydę, tam w końcu XIX wieku na takim statku, też tak powiem, dość nową badań tego wówczas nowego kontynentu na świecie. Warto przypomnieć, że na Antarktydzie odnotowano, jak do tej pory najniższą temperaturę zmierzoną na Ziemi wynosiła ona ponad minus 90 stopni, tak dla zainteresowana. A więc możliwa się tak, jak mamy warunkach, ale w zimowych warunkach ta ekspedycja z Henrykiem Francowskim tam zimowała i badała tenże kontynent. Tylko po powrocie do Stanów Zjednoczonych była to bardzo popularna. Są bardzo odczytani, także i mówić nie tylko o Antarktydzie, ale przypominać również, że wchodzi się właśnie w ziemi polskich i również ten prezydent Stanów Zjednoczonych o tym, będą ten kraj i ten nam charakteryzować. Muszę sobie wyobrazić, że Henryk Francowski wraz z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych przygotował raport dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, który liczył 2500 stron. 2500 kart napisanych społecznie, napisanych z potrzeby serca, napisanych po to, żeby dać argumenty do prezydentowi Stanów Zjednoczonych, aby doprowadzić do odrodzenia się państwa polskiego. Muszę sobie zauważyć, to w tej chwili mógł grać taką daninę społeczną, taką daninę darmową, żeby skupić się na kilka miesięcy, pracować społecznie tylko na potrzeby innej patriotycznej. No, w tym dzisiejszym wieczorze obserwuję właściwie cywilizacji zachodniej, gdzie dominuje ta namowa, dominuje pieniądz i wykonanie każdej właściwie jakiejkolwiek pracy też tak jest obligowane do zapłacenia też jak sobie tych środków finansowych. Wówczas ten mamy inne cele, nie tylko te finansowe, ale właśnie tak jak powiedziałem, te świadomościowe, tożsamościowe oraz te patriotyczne, że po prostu z potrzeby gminy, z potrzeby innej dawano od siebie jak najwięcej. Polacy mieszkający na ziemiach polskich dawali najwięcej poprzez powstanie narodowe, a Polacy mieszkający za granicą, mieszkający w świecie, chcieli właśnie w ten sposób taki świadomościowy, patriotyczny, publicystyczny, muzyczny czy też sceniczny budować także wizerunek tak naprawdę i państwa polskiego. Te wszystkie elementy ostatecznie doprowadziły do takiego szczęśliwego finału w listopadzie roku 1918. Ten finał, szanowni państwo, możemy dzisiaj po prostu dalej sobie przypomnieć. Dziękuję serdecznie. Ludowego Mazurka, a w zasadzie Mazura, pozostali nieznani.
Pieśń powstała w mieście Reggio Emilia, w ówczesnej Republice Cisalpińskiej, obecnie jest to terytorium północnej Włoch. Jednak do fortach lata i okoliczności jej napisania oraz pierwszego wykonania nie są pewne. Do dziś pozostają przedmiotem sporu historii. Hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności w czasie uroczystości, świąt oraz rocznic państwowych. Podczas wykonywania hymnu obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Proszę Państwa, żebyście postali. Baczność do hymnu.